Jarek Adamski, Silesia 24. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. Dzień dobry Panie Prezydencie. Witam Pana, witam Państwa. Panie Prezydencie, jak forma, jak nastroje w Częstochowie? No, forma póki co w porządku, natomiast nastroje w Częstochowie różne. Z jednej strony dużo niezadowolonych osób na ulicach, którzy protestują, z drugiej strony problemy związane z COVID-em wszelakie, no i trzeba sobie z tym wszystkim jakoś radzić. Jak Pan reaguje na te wszystkie protesty, które dzieją się także w Częstochowie? Źle, jeżeli polskie prawo jest tworzone w taki sposób, w jaki ostatnio pokazał to Trybunał Konstytucyjny. Wybiórczo, wycinkowo, nie w porozumieniu, nie wydyskutowane, tylko wprowadzane są jakieś zasady. One denerwują i ci, którzy są dzisiaj zdenerwowani, mają słuszność, że im się to nie podoba. Pan jest prezydentem wyjątkowego miasta, bo Częstochowa to jest nie inaczej jak Jasna Góra, po prostu. Tak jest utożsamiana. Paulini natychmiast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłosili sukces i byli bardzo zadowoleni. Myśli Pan, że strona kościelna jest tą stroną, która spowodowała ten kryzys? W moim przekonaniu i po stronie kościelnej jest dużo wątpliwości dotyczących, czy to, co zostało zrobione dobrze i czy będzie służyło później Kościołowi i wiernym. Natomiast kryzys niewątpliwie nastąpił, źle wróży na przyszłość, bo mamy tych problemów związanych z pandemią wystarczająco, a tu dokładane są jeszcze kolejne związane z polskim prawodawstwem. Tego typu konstytucyjne, takie fundamentalne zasady i przepisy powinny być wypracowane, wydyskutowane w polskim parlamencie, tak, żeby nie burzyły krwi na ulicach to, co się dzieje dzisiaj. Panie Prezydencie, wy słyniecie z osiągnięć związanych z in vitro i wprowadzeniem tego programu w Częstochowie. Pan się nie obawia, że skoro to wahadło tak mocno w prawo zostało wychylone, to za chwilę się dowiemy, że procedury związane z in vitro też są nielegalne, bo to też zabijanie zarodków, dzieci, życia. Dzięki procedurom in vitro w Częstochowie przyszło na świat wielu naszych mieszkanek i mieszkańców, bo w wyniku programu 53 dzieci, 27 dziewczynek i 26 chłopców jest obywatelami naszego miasta. I w moim przekonaniu, jeżeli ktoś by chciał na ten temat się wypowiadać, to powinien najpierw porozmawiać z tymi rodzicami, którzy z tego programu skorzystali, którym się powiodło, którzy dzisiaj mają własne dzieciaki, którzy cieszą się z tego, że mogą wychowywać swoje dzieci. Ja mam taką możliwość, bo wspólnie z szefem jednej z częstochowskich firmy Deltim, wręczamy tym dzieciakom, a właściwie tym rodzicom wózki. Bo to już jest inicjatywa też częstochowskich przedsiębiorców, że dla każdej rodziny, która została uszczęśliwiona w procedurze powodzeniem, jeszcze częstochowski przedsiębiorca przekazuje wózki. I ja mam okazję rozmawiać z tymi ludźmi, wysłuchiwać różnych ludzkich historii, ile to czasu, energii, pieniędzy kosztowało, żeby oni mogli znaleźć się w końcu na tym spotkaniu z nami i dostać ten wózek. I ci, którzy mówią, że są przeciwnikami, niech sobie dalej staną przeciwnikami, tylko niech by mieli możliwość wysłuchać tych ludzi i zobaczyć, ile szczęścia dało im. Ale to chyba jest tak, Panie Prezydencie, że w tej chwili nikt nikogo nie słucha. No niestety, to właśnie tak to wygląda, że od samego początku no, te rządy nie są rządami koncyliacyjnymi, to nie są rządy, które wsłuchując się w potrzeby mieszkanek i mieszkańców, czy obywatelek i obywateli, wypracowują rozwiązania, które są dla nich najlepsze. To jest bardziej na zasadzie tak chcę, tak postanowiłem, tak będzie. Panie Prezydencie, czy Wy już policzyliście, już odchodząc od tych tematów, czy Wy już policzyliście, ile straciliście z powodu pandemii w Częstochowie w tym roku? Mówimy o pieniądzach? Mówimy o pieniądzach, oczywiście tak, bo to od nich zależy to, jak miasto się rozwija. Bardzo trudno tutaj rozdzielić, ile straciliśmy na pandemii, a ile straciliśmy na różnych decyzjach, które
polski parlament i polski rząd przyjął. Podatkowych decyzjach, o tych pan mówi, panie prezydencie. No bo niestety, ale mamy coraz częściej do czynienia z sytuacją taką, gdzie w dzień rozdawane są pieniądze budżetowe centralnie, przecinane tam jakieś stęgi, wręczane czeki i tak dalej, a rzekłbym w nocy przyjmując ustawy i rozporządzenia i obarczając kolejnymi obowiązkami samorządy, wyciągane są te pieniądze w dużo większym sposób od naszych obywatelek i obywateli, no bo trzeba uzbierać na to, co się rozdaje w dzień. I takich sytuacji, gdzie częstochowski samorząd, ale też i samorządy w całym kraju zostały oskubane z konkretnych pieniędzy, to jest bardzo dużo. Jakbyśmy spojrzeli na budżet, to na dziś niedofinansowanie, nieprzekazanie samorządowi miasta, mimo tego, że było to zaplanowane, udziałów z tytułu podatku PIT dla Częstochowy to jest prawie 24 miliony złotych. Bardzo dużo. Jak do tego dołożymy 30 ponad milionów złotych, które już na etapie planowania musieliśmy wyjąć z tego samego tytułu na ten rok, bo takie, a nie inne zmiany w prawie nastąpiły. Jak do tego dołożymy jeszcze, to mamy już ponad 50, jak do tego dołożymy jeszcze obciążenia dodatkowe związane z finansowaniem edukacji, z finansowaniem zadań zleconych, które powinny w 100% być sfinansowane z pieniędzy rządowych, i wiele jeszcze innych wydatków, których wcześniej nie było, a teraz są, to podsumowaliśmy, że tylko w roku 2020 to jest kwota 178 milionów złotych. Takich pieniędzy nie ma w budżecie miasta, bo decyzje rządzących, bo COVID, bo wiele innych przeciwności losu, które do tego doprowadzi. To jak będzie wyglądać przyszłoroczny budżet Częstochowy? No, będzie go po pierwsze trudno sklecić i uchwalić, bo już wiemy, że wskaźniki, którymi będziemy musieli się posługiwać w przyszłym roku, nie prognozują optymistycznie, czyli będą kolejne potrzebne cięcia i oszczędności, ale no, jesteśmy w procesie inwestycyjnym. Staramy się, żeby przedsiębiorcy, którzy mają z nami podpisane umowy, bo wygrali przetargi i mogli dalej realizować zadania. Staramy się też, jeżeli my podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zewnętrznych środków, czy to europejskich, czy centralnych, żebyśmy mogli te rzeczy robić. Także w pierwszej kolejności zapewnienie realizacji inwestycji, które mają już zmontowane finanse, które mają pozyskane pieniądze zewnętrzne. No a oszczędności w tych miejscach, gdzie będzie można, gdzie jeszcze nie. A co z transportem, panie prezydencie, bo apelowaliście do premiera Morawieckiego, wy samorządowcy, o to, żeby rząd zauważył problemy transportu publicznego, ale chyba rząd nie zauważa tych problemów. W ogóle spółki komunalne w tych wszystkich tarczach covidowych zostały bardzo źle potraktowane, zresztą jak i całe samorządy. A transport komunalny jest tutaj szczególnie dotknięty z tego tytułu, że z jednej strony są dużo wyższe koszty funkcjonowania, bo trzeba dezynfekować pojazdy, bo trzeba podejmować wiele różnych działań takich, aby zwiększyć bezpieczeństwo ludzi poruszających się właśnie tym transportem. A z drugiej strony mamy sytuację taką, gdzie na pewno mniej osób po pierwsze może jeździć tym transportem, bo są ograniczenia, obostrzenia, ile osób może zabrać na pokład tramwaj czy autobus. Po drugie, wiele osób no, przestraszyło się i przesiadło się na inne źródła komunikacji, czy to jeżdżą swoimi samochodami, czy też korzystają z innych możliwości. Trzeba będzie podnosić ceny biletów? Na razie to trzeba jakoś przeżyć i tutaj staramy się dotrwać do końca tej pandemii i wtedy dopiero zacząć podejmować racjonalne decyzje, bo dzisiaj podniesienie cen biletów może doprowadzić do tego, że ludzie w ogóle się odwrócą od publicznego transportu i będzie problem, kto nim będzie w ogóle jeździł. Rozważamy każdy scenariusz, rozważamy wszystkie możliwości, ale żadne decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Natomiast źle to wróży, bo transport no, musi być. To jest krwiobieg każdego miasta i on musi być, musi funkcjonować. Zasady tego funkcjonowania z jednej strony są niezależne od nas, bo określają je główny inspektor sanitarny czy rządzący,
Z drugiej strony my staramy się musicie zapewnić... się dopasować do tych wymogów po prostu. Dokładnie. Panie prezydencie, jeszcze jedna niezwykle ważna kwestia, bo okazuje się, że za chwilę będziemy w szczycie pandemii, będziemy mieć mnóstwo przypadków zachorowań. Czy Częstochowska Służba Zdrowia jest przygotowana na to? Żadna służba zdrowia nie jest przygotowana na pandemię, czy to będzie służba zdrowia w Częstochowie, w Warszawie, czy w całym kraju. Służba zdrowia nie została naprawiona przez wiele ostatnich lat i teraz przy okazji godziny próby ujawniają się wszystkie mankamenty i niedociągnięcia związane z jej funkcjonowaniem. Szpitale są zadłużone, są niedofinansowane środkami z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli jeszcze tak jak w Częstochowie samorządy bądź organy założycielskie inwestują w te szpitale, a więc remontują oddziały, kupują sprzęt, my dodatkowo jeszcze starając się poprawić jakość służby zdrowia w naszym mieście, mamy też takie programy jak program Dostępny Lekarz, aby przekonywać lekarzy, że Częstochowa i Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie to jest dobre miejsce do tego, żeby się związać zawodowo, bo my dodatkowo jeszcze dla tych ludzi, którzy chcą się związać z naszym szpitalem, oferujemy i szkolenia, i oferujemy również mieszkania, i oferujemy stypendia dla tych młodych ludzi, którzy właśnie dochodzą do tego, żeby być w końcu lekarzem. No to jeszcze ta sytuacja jakoś wygląda, chociaż to jest bardzo trudna, jeżeli widzimy, że problemy finansowe po prostu nas mocno przygniatają. Z jednej strony bieżące funkcjonowanie szpitali powinno być finansowane z kontraktu z NFZ-u i samorządy ewentualnie powinny się zajmować tym, ale wiemy, że tak nie jest po prostu. Inwestować w infrastrukturę, a z drugiej strony no widać, że te mankamenty są i co jakiś czas są pokazywane. No to my mało optymistycznie wchodzimy chyba w ten przyszły rok, panie prezydencie. No nie wygląda to dobrze, a tu nie chodzi o to, żeby opowiadać, jak jest pięknie i wspaniale, tylko żeby mówić, jak rzeczywiście jest. Ludziom się należy rzetelna informacja, żeby wiedzieli, z jakimi problemami się musimy borykać. Jakoś mimo tych wszystkich problemów udaje się z roku na rok przeżyć, zorganizować tę opiekę i do tej pory mimo tych problemów to wychodziło. Teraz doszedł do tego wszystkiego COVID. I trochę się boję, jak to będzie wyglądać. Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za spotkanie, panie prezydencie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Kłaniamy się państwu.